Dobry wieczór, witamy Państwa na konferencji prasowej Pomiczu w Wisły Kraków z Miedzią Mokrica. Jestem w wielkości pan Radosław Bębna. Dobry wieczór, panie premierze. Dobry wieczór Państwu. Poprosimy na początek o kilka słów, komentarza, a potem przejdziemy do pytań. Przyjechaliśmy tu z konkretnym planem, żeby wygrać mecz. Myślę, że mieliśmy swoje okazje, których niestety nie, których nie skorzystaliśmy. Myślę, że zdecydowanie łatwiej się tutaj gra, jeżeli się pierwszemu strzela bramkę, a myśmy tego nie zrobili. I potem w drugiej połowie troszeczkę nas Wisła zmusiła do gry defensywnej. Zabrakło nam wypchnięcia w pressingu, i żeby wyjść na połowę Wisły. To jest taka pierwsza rzecz. Stąd się zaczęły bramki, w sensie pierwsza bramka. Druga bramka, no to już konsekwencja tego, co mówiłem przed meczem, że nie będziemy kalkulować, że przyjechaliśmy tu po zwycięstwo, nas remis by nie zadawalał. No i poszliśmy all in i w 91 minucie tracimy bramkę. Szkoda, bo myślę, że ten mecz przy wykorzystaniu swoich momentów mógł trochę lepiej dla nas wyglądać. To, co jest dla nas bardzo ważne, to to, że to jest trochę inna porażka niż ta, którą ostatnio na wyjeździe w Katowicach ponieśliśmy, bo tutaj jest o co oprzeć. Było bardzo dużo fajnych momentów, dużo rzeczy, które realizowaliśmy. Szczególnie te dwie sytuacje były to sytuacje kopiuj wklej z treningu, które trenowaliśmy na podstawie właśnie analizy przeciwnika. No i musimy pracować dalej. Musimy dalej się rozwijać jako zespół, jako ludzie. Ja dziękuję zawodnikom za to, że dzisiaj nie mogę odmówić nikomu walki. Graliśmy do końca i staraliśmy się przychylić szale na swoją korzyść. Dziękuję również przeciwnikom, trenerowi, bo nie było mi dane podziękować po meczu. Więc oby takie mecze w pierwszej lidze były zawsze, bo wydaje mi się, że był to mecz dosyć fajny dla kibiców. Dziękuję. Witamy Państwa po przerwie. Jest nami trener Wisły Kraków, pan Albert Dudek. Dobry wieczór, panie trenerze. Hej. I jest też trener Michał Siedlski, który jest trenerem w tłumaczeniu. Dobry wieczór. Bardzo było miło, waiting for a few words about the game. I think the game we expected open, and it was not open at all, definitely not. Oczekiwaliśmy bardziej otwartego meczu. It was tight. It was sometimes a little bit chaotic, especially in the first half. Mecz był bardzo wyrównany i trochę chaotyczny, w szczególności w pierwszej połowie. And we need to work a lot on it, to keep the composure, to be patient, to be safe, to not concede goals. I musimy nad tym dużo pracować, by takie mecze były bardziej opanowane, żeby nie tracić łatwych bramek. And I think the team did his job very well, especially having that composure and finally getting a very important result for us. I myślę, że drużyna wykonała świetną pracę, zwłaszcza jeśli chodzi o to opanowanie, by zdobyć ważne punkty dla nas. And I want to finalize it saying that we really felt the whole stadium behind of every single player. No matter what, no matter the result, no matter the time of the game, we felt it, and it helped a lot to score the two goals in the last part of the match. I podsumowując, dzisiaj bardzo czuliśmy, że cały stadion był z nami, wspierając nas aż do ostatniej minuty, pomagając nam uzyskać rezultat.